Siemanko, tutaj Piorun i witam was w szybciutkim opisie snapshota do Minecrafta zatytułowanym 21W07A. Mam nadzieję, że taki format się wam spodoba i zapraszam do oglądania. Pamiętajcie o subiku. Zmieniono wygląd rud węgla, żelaza, złota, redstone'a, natomiast ruda lapisu, diamentu zostały bez zmian. Pojawiła się również bardzo ciekawa zmiana dotycząca występowania rud. I tak jak widzicie na tej infografice, szansa na diamenty będzie rosła wraz z schodzeniem w dół. Tak samo żelaza będzie występowało tak jak dotychczas, czyli pod ziemią, ale również w wysokich górach tych nowych. Podobnie jak szmaragdy czy węgiel. Miedź będzie występowała na podobnym poziomie co żelazo. Ciekawa zmiana, tutaj macie wszystko rozpisane na tej grafice. Myślę, że jest git. Zmniejszono również szansę na spotkanie jaskiń zapełnionych wodą, więc będzie rzadziej je spotykać. Poniżej poziomu 0 będzie pojawiał się nowy blok o nazwie Grimstone i zastąpi on nam dioryt, kobel, dirt czy granit. Widzicie, będzie można go wygładzać lub wykonywać z niego różne elementy budowy, np. półbloki, schodki czy płotki. Spekuluje się też, że rudy będą pojawiać się po prostu w Grimstone'ie z racji tego, że właśnie ten kobel nie będzie występował poniżej poziomu 0.